Siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie. Nie będę tutaj krzyczał, bo tu się robi dosyć spore echo, ale w dzisiejszym odcinku mamy bardzo fajny film. Jestem aktualnie w mieszkaniu Emilii, a w sumie na klatce do jej mieszkania. I dzisiaj mamy odcinek, w którym będziemy kręcić kołem fortuny i zobaczymy, jaką kwotę Emilia będzie mogła wydać w dowolnie wybranym przez siebie sklepie. I kwoty mamy tutaj na naszym kole fortuny. Jak widzicie, jest tutaj 0, jest tutaj 10 zł, 50, 20, 200, 1100 i nawet 10 tysięcy. I ona będzie wiedziała tylko tyle, że ma jakąś kwotę do wydania, ale totalnie nie wie jaką. Mieści się w kwocie to, co kupi, jest jej. Jeżeli się nie zmieści, no to niestety nie kupujemy jej nic. O kurde. O, dobra. 200 zł, 200 zł to jest git. Myślę, że na to da się coś kupić. Czy ona się będzie spodziewała 200 zł? Wydaje mi się, że nie. Ale okej, 200 zł w takim razie tyle Emilia ma dzisiaj do wydania w dowolnym wybranym przez siebie sklepie. Czy się zmieści? Zobaczymy. Dobrze, widzowie, czekamy już na Emilię, zaraz wyjdzie ze swojej klatki. Ona nie zna totalnie kwoty, będzie musiała zgadnąć. Jedziemy do galerii jakiejś, ja nie wiem jakiej, jesteśmy aktualnie w Krakowie. Cześć. Ten. Witam wszystkich bardzo serdecznie, zostawcie łapkę w górę. Jestem gotowa. Zamadać. Jesteś gotowa? Nie. Jak myślisz, jaką kwotę masz do wydania? Nie wiem, masz tam dużo w ogóle pewnie tych. Było tam kwot, ja myślę, że ale 300 zł. Ona powinna znać chyba kwoty. Mogę ci powiedzieć, jaka jest najmniejsza, jaka jest największa? No. Najmniejsza to jest 0? No. Największa to jest 10 tysięcy. Wydaje mi się, że 350 zł. Okej, okay. Czy będziesz celować w to, żeby było faktycznie 350, czy no, raczej... No, zacznę spokojnie. Dobra, ja nic nie mówię na razie. Jedziemy do galerii. Do jakiej galerii jedziemy? Do Serenady. Do Serenady? Najlepsza galeria w Krakowie. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Do mojej fury. Śmiało. Super. Zobaczymy, jak Emilia prowadzi. Uwaga, to jest też ostateczny test. Zobaczymy, jak tutaj, że tak powiem się śmiga. Egzamin na prawo jazdy. Egzamin na prawo jazdy. Tak, a tu... Warszawa stoi z prawej strony. To moja, ale dlatego dzisiaj stwierdziłam, że korzą pojedziemy, bo jestem jak Freeze. Dlatego. Ale on nie ma Corsy. On ma Astrę. Nie, dobra, wiesz co, nie będziemy robić zbędnego materiału. Jedziemy. Jakbyśmy się już nie odezwali do was, widzowie, to znaczy, że nie żyjemy. Jesteśmy pod Serenadą, czyli galerią w Krakowie. Zobaczymy, co tutaj nam się dzisiaj uda kupić i za jaką kwotę. W sumie kwotę już znamy. Ja właśnie muszę przelać co na konto, bo będziemy oczywiście kartą płacić. Złoty. Ja mam ważne pytanie. Czy masz już wybrany sklep, do którego chcesz pójść? Może jakikolwiek, który jest jakikolwiek w tym? Możesz wybrać sobie, co chcesz. Kurde. Shop? Okej. Okay. Nie. Ale mogę jedną kupić rzecz, czy mogę nie, w ogóle... Nie, w sensie możesz kupić ile chcesz rzeczy. Ważne, żeby one się wszystkie łącznie zmieściły w cenie, którą wylosowałem. Tylko jeden sklep, czy mogę do dwóch na przykład pójść? Lepiej jeden, bo po prostu jak wejdziemy, to ci albo odrzuci koniec odcinka, albo kupimy, a co nie? Jak mi odrzuci od razu i będzie 2 minuty odcinka? No to nie, dlatego teraz gadamy, żeby nie było. Zastanawiam się, czy Zara, czy H&M. Bo ja mam coś sobie do ubrania. Czyli ciuchy, tak, czyli no, ciuchy. Ciuchy. Rozumiem. Ej, ale jak mi odrzuci, to mogę potem coś wyrzucić i jeszcze raz spróbować? Nie, jest jedna szansa. Odrzucasz i koniec. O nie! Więc musisz albo zagrać bezpiecznie, albo ryzykujesz i więcej ładujesz, okay, nie? Okej. Dobra, polećmy do H&M-u, bo tam jest taniej, więc... Ja polecę 300 zł około. Cieszę się, że ja nie muszę dla siebie szukać. Mam taki totalny chill. Jestem stresowana w ogóle tą sytuacją. Wiesz, co chcesz? A, właśnie, tak. Proszę bardzo. O, skarta. Bo ja ostatnio byłam na zakupach. Ja już mam ubrania tej University. Wiesz, to jest ta bluza. Ma bardzo ładny kolor. Jest taka duża? Ty na skrzaty. No nie, no przecież to jest wielkie strasznie. Nie? 100 zł. Czy ja chcę w ogóle iść poza tą kwotę? Ja się boję, że ja kupię to i to odrzuci. A już mi się tak podoba ta bluza, już się napaliłam na nią. To za 100 zł jeszcze idę koszulkę wybrać. I to zmierzę się w 200 zł. A przymierzyć to chcesz? Tak, musi być szynelka, musi być szynelka. Ej, ta z Coca-Coli też jest mega ładna. Co uważasz? Lepsza jest ta czy z Coca-Coli? Coca-Coli najlepsza. Jest mega ładna, nie? Ty tak uważasz? Nie wiem, no serio, dobra. Ta wielka. To jest pochczan. No przestań. To jest super. Nie. To wiesz. Czy sam bym w takiej chodził? 130 zł. 130, no Coca-Cola w końcu, nie? Zobacz szczerze. Pamiętaj. Mi? Jej czy Coca-Cola, no? Czekaj, jeszcze raz. Bo to troluję. Jej czy Coca-Cola. Jej czy Coca-Cola, film? Coca-Cola, zawsze. Ja mam z jel, jale. Taki cały... Tak, wiem, taki biały z takimi jakimiś rzeczami. Szary, no. Ale Coca-Cola też jest fajna. Coca-Cola jest lepsza. Cienka względem. Bardziej, tamta jest grubsza chyba. Ej, ale serio, podoba wam się ta bluza? Ja, ale to mi tam, to ma się tobie podobać. No, ale ja się pytam ciebie, czy ci się ale podoba? Ja ci dałem kartę, i ty masz teraz ale nie rozumiem, kupić. Że ja w ogóle nie będzie ją dałam. Pamiętajcie, kto jest sponsorem. Ta muzyka jeszcze. Idźmy sam, bo dobra, to jest akurat głośnik. Okay. Dobra, wolę jale. Ej, szczerze, ja właśnie waham się, bo ja chciałam taką koszulkę, to się na kosztuje.
Dużo, bardzo dużo. To, to nie są tanie rzeczy. 30 zł, dobra, ja sobie to przymierzę. Ja się boję, że ja cały czas tak myślę i w ogóle to będzie, nie, 20 złotych. Jeszcze przedłużyłaś 60 razy. Nie, nogi. No, nogi, jest taka fajna, bo jest większa. Się. To jest wszystko, czy będziesz jeszcze celować w jakieś produkty? Nie wiem, to 130 zł na pewno byś nie dał, więc myślę, że jak już to byś dał 150, więc coś za dwie tychy próbujesz, jeszcze znaleźć. Czyli jeszcze za 20 zł szukasz. Tak. Mogę ci to ponosić. Dobra, okej. Okay. Potrzebowałam takiej osoby właśnie w Krakowie, która będzie mi dosić moje zakupy. Petki sobie wezmę. Dawaj tą czapkę. Dawaj tą czapkę. Czapka jest fajna, no. Ja w ogóle fajny, ładny kolor ma to wszystko. I ten secik dres, fajny, i ten secik. Tylko tu jest taki bardzo... Dawaj cały set. No nie, nie chciałabym jakiegoś Bambi. No właśnie. Zastanawiam się, czy by nie użyć tej koszulki, zamiast koszulki czapkę wziąć, bo w sumie to czapkę bardziej chciałam. To, ale masz czarną taką już. Dawaj sobie pomarańczową. No właśnie, zastanawiam się, w sumie to byłaby całkiem cool jakaś inna. Tylko masz jakieś pomarańczowe sety takie, żeby ci to pasowało? Nie, bardziej wola zieloną w sumie. I ona kosztuje 25, wtedy bym przekroczyła 5 złotych budżet. To nie może tak, nie mogę tak ryzykować. Tu są jeszcze jakieś torebki. Jak zwiedzę się nad tą pomarańczową, bo w sumie... Jakby nie było, popatrz, nawet do tego mojego outfitu by mi pasowała taka pomarańczowa. Do czego by się jakoś pasuje? Wyróżniała przynajmniej. Ale ja potrzebuję lustry, żeby się zobaczyć. Dobra, dam się na czapkę. Ta czapka leci zamiast tej koszulki chyba, bo ile kosztuje ta dobra, czapka? Powiedz tą koszulkę dodać. Ta koszulka... 30. 30 zł. No, no to w takim razie zamiana taka. Ej, szczerze, ja tak zamówię, zrobiłam zakupy sobie. Jest się ta bluza i krawka mi się mega podoba. I a, będzie mi tu, mega tutaj przykro. Niestety nie przejdzie. Jak mi nie przejdzie, będzie mi smutno strasznie, serio. Zapraszam do kasy. Na pewno nic już więcej? Zawsze się stresuję, a jeszcze wy nie macie zero reakcji w ogóle, zero reakcji. I ja... No, wiemy, jak jest to jest tak stresujące. I wiemy, no ale moglibyście o tym mówić, że no, no, przejdziemy, że jakoś tak uśmiechać chociaż, ale może to dzieje. No ale co, no ma, co? Ja mówię, że nie przejdzie. Przestań. A ty, jak to mówisz, że przejdzie? Ja mówię, że przejdzie i dalej być w nieświadomości. Mega. Coca-Cola była tańsza. Nie, droższa 3 dychy. No to ja bym może powiem. Ej, a może akurat jest 150, na pewno tylko kosztuje, ile ja sprawdziłam? To kosztuje 100 zł. A ta kosztuje 40, dobra, 140. A mój limit to jest 150, tak myślę. Na początku było 350, ale nie wierzę w swoje szczęście, więc 150. Ej, ale czyli, są, takie, mówisz, są takie liczby? Czyli co? Są takie liczby jak 20 zł? Jest, jest. 10, 20, 50. 10 nawet jest. 3 złote. Nie, 3 złote nie ma. Są tylko takie, co się zakończy na zero. Ta muzyka, kurde. Mogliśmy poprosić ich, żeby wyłączyli. Na czas nagrania filmu. Proszę wyłączyć to, proszę wyłączyć. Proszę, proszę to wyłączyć. Możemy z Epidemic Sound puścić coś? Dziękuję. Dobra, bo my tu taki challenge robimy. Koleżanka strzelała jako ma kwotę do wydania. I teraz musi pan to zeskanować i jak jej karta przejdzie, to kupuje, jak nie, to nie. Proszę. Nie, tak dobrze. Ja cię czapkę. Wiesz, ile miałeś do wydania? Ile? 200 zł. O, no to... Czyli mogłaś jeszcze o 50 zł szaleć więcej. Mogę jeszcze cię tutaj ten, dobra. Nie trzeba się. Nie, nie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia, do widzenia. Miłego dnia, do widzenia. Jestem taka szczęśliwa, że mam tą czapkę. Ja byłam w takim stresie, że to zostanie odrzucone i już nigdy tej czapki nie zobaczę na oczy. Moje gratulacje. Brawo. Dziękuję za tą czapkę i za bluzę. Będę teraz chodzić. I ta czapka to jest po prostu zakup mojego życia. Dobra, lecimy do samochodu. Pozdro. Dobrze, widzowie, wyszliśmy już, jesteśmy przed autem. Emilia ubrała bluzę i czapkę, którą dokładnie kupiła. Możecie ocenić w komentarzach, jak waszym zdaniem się prezentuje ta bluza. Czy jest git, czy jej pasuje. Tu jedynie co, to masz koszulkę pod tym taką, co no wychodzi. No tak, ona jest do samą górę, bo to jest koszulka z Nike. Rozumiesz, to tak powinno być po prostu. A, no widać markę. Tak, rozumiem. Tu musisz sobie wyciąć ten, takie z nożyczkami wyciąć na znaczek tylko miejsce. Dokładnie. Dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku. Krótki, bo pewnie nie będzie on jakiś mega długi, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Chcecie więcej odcinków z Emilią, jak nagrywamy wspólnie, to dajcie łapkę w górę i subskrypcja, wbijajcie do niej na kanał jej vlogowy. Mam super kanał vlogowy i będzie odcinek tam z Filipem, więc tam. I mam nadzieję, że będzie tam za niedługo też to nagranie, które czeka na 2 miesiące na zmontowanie ze Stanów, w którym była i nagrała i nie umie tego zmontować. Więc wbijajcie koniecznie do niej na kanał, linki są w opisie. Do następnego razu, do następnych odcinków. Pozdro, elo!